Fundacja Podaruj Radość podaruje 2000 maseczek cieszyńskiemu hospicjum. Maseczkowy prezent to efekt przyznania środków na walkę z COVID. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Bielskiego rozpoczął finansowanie tych działań. Podjęliśmy się szycia maseczek, a docelowo szyjemy coś, co jest jeszcze mało znane, ale już coraz bardziej, a mianowicie przytulanki postaci świętych dla dzieci i całą z tym związaną historię tych świętych. Jest to coś nowego, ale już coraz bardziej i na chrzest, na komunię, jako prezent, jako fajny prezent, wartościowy. Coraz więcej ludzi się do tego przekonuje. No i też od początku to jest produkt polski, więc jakby tutaj też wspieramy polską gospodarkę. Mamy tkaniny od polskich producentów, więc jakby też tutaj to jest dla nas ważne i w dobie koronawirusa też nas w tym upewniło, że dobrze mieć swój produkt, a niekoniecznie mieć jakieś półprodukty czy elementy z zagranicy, bo wiemy, jaka była sytuacja. No ale przez wirusa komunie niestety się nie odbyły, inne rzeczy, imprezy zostały podwoływane, więc nam też sprzedaż spadła, a my się też utrzymujemy z tego, bo właśnie w fundacji działa przedsiębiorstwo społeczne, które wszystkie te rzeczy robi i z tego też się utrzymujemy. No a dopiero zysk, który wygenerujemy, możemy przeznaczać na cele właśnie, które ma fundacja. Więc na razie my do tych dochodów i przychodów dochodzimy. Nie ukrywam, że miałyśmy już trudność też gospodarczą końcem lutego i przyszedł koronawirus. I nawet się śmieją, że kim my jesteśmy, że Pan Bóg dopuścił koronawirusa, żeby nas utrzymać. Żebyśmy miały co robić i właśnie zaczęliśmy szyć maseczki. Na terenie też Bielska no byłyśmy pierwsze, które podłączyły się pod tą grupę szycia krakowską. Później Fundacja Arka z Bielska już też zaczęła na większą skalę. No a my wspierałyśmy Szpital Wojewódzki w Bielsku i Ośrodek Terapeutyczny Nadzieja, Dom Pomocy Społecznej Józefów i inne placówki. A dlaczego tutaj dzisiaj jestem? Ponieważ jeszcze pojawił się projekt tutaj z województwa śląskiego przy wsparciu Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej OWES-u obszaru bielskiego. Zostało ogłoszone na stronie, że jest taki projekt i my dzięki temu, że my szyjemy, dostaniemy środki na uszycie, na to, by zapłacić pracowników. No i szukamy odbiorców, więc tutaj zakwalifikowały się hospicja, ponieważ domy pomocy społecznej już nie mogły w tym projekcie wziąć udziału, dlatego że dostały też pomoc z tego Śląskie Pomaga. Dlatego jakby zostały wykluczone. No i tak zadzwoniłam tutaj do Państwa i zapytałam, czy nie potrzebują Państwo wsparcia. No bo teraz jest jak jest, nie wiemy, co będzie na jesień. I to wsparcie jest potrzebne i tak jak tu już Pani Dorotka powiedziała, można i dla pracowników, wolontariuszy i dla podopiecznych mieć właśnie te maseczki. Także tutaj taki jest przekaz i dlatego tutaj dzisiaj jestem. Ja się wcale nie dziwię, że Pani tu jest, ponieważ jak trwała epidemia, to myśmy uznali, że różne ośrodki są wspierane przez różne podmioty, takie, które mogły przekazać jakieś środki na cele szpitala. Bardzo dużo osób mówiło o tym, żeby trzeba wesprzeć szpital, bo w szpitalu jest wiele potrzebujących. W związku z czym nasz zarząd i jednocześnie wolontariusze zaproponowali, że my też jakoś możemy wesprzeć szpital i nie wszyscy się na to zgodzili, dlatego że szpital był wspierany między innymi przez na przykład księży w Wielki Czwartek, tam była duża dotacja przekazana. Myśmy uznali, że ośrodkami, które tak są troszeczkę pominięte, można powiedzieć zapomniane, są właśnie domy pomocy społecznej i stwierdziliśmy, że na rzecz tych domów zaproponujemy jakieś, może nie tyle środki finansowe, bo takich nie możemy przekazywać, bo my nie, w naszym statucie to się nie mieści, ale zaproponujemy pomoc. To, co oni by sobie najbardziej życzyli, bo najbardziej jest to potrzebne, to my byśmy dla nich zakupili właśnie w tym okresie najbardziej takiego wielkiego zapotrzebowania. No i poszła pomoc do sióstr Boromeuszek, do DPS-u tam. Siostry bardzo potrzebowały pampersów i rzeczywiście zakupiliśmy dla nich. I do
DPS-u i takiego hospicjum przy Ojcach Bonifratrach, gdzie kupiliśmy takie urządzenie do dezynfekcji. Tak sobie z kolei tam w tym DPS-ie zaproponowali, że dla nich to by było bardzo istotne. No i to, żeśmy przekazali, myśmy się podzielili i to dobro do nas wróciło. Właśnie tak zupełnie nieoczekiwanie z Bielska, tak się składa. Z czego ja się też bardzo cieszę. No zaskoczyła mnie pani koordynator, bo ona dostała ten telefon od państwa, że są właściwie jest taka propozycja, że możemy dostać maseczki, tylko trzeba by się było skontaktować, zdzwonić. No mnie tak trochę, że tak powiem, przeraziła ta ilość, bo jest 1000 sztuk, to było na początek, natomiast ostatecznie zdecydowała się tutaj firma przekazać nam 2000 sztuk. To może jest dużo, ale z jednej strony, natomiast ja może powiem tak, my podopiecznych będziemy zaopatrywać w tam powiedzmy takie na przykład po 10 sztuk, po 20, także ich rodziny, ponieważ tak się to składa, że jeżeli już jest jakiś podopieczny, to on jest w domu i on nie jest sam zupełnie, tylko ma jeszcze krewnych, którzy go wspierają albo inne osoby, opiekunów. Mamy dzieci osierocone, których jest 19, które też są w konkretnych jeszcze rodzinach albo ze swoimi opiekunami. I te dzieci też dostaną maseczki. Mamy wolontariuszy, których jest ponad 30, więc im też oczywiście przekażemy. Mamy tak zwane rodziny osierocone, to nie są dzieci, to są osoby dorosłe, które straciły u nas współmałżonka i też dla nich będziemy to przekazywać. No i mamy jeszcze może nie tyle firmy, co podmioty, które z nami współpracują i będziemy chcieli do nich dotrzeć z tymi maseczkami, bo my nie wszędzie dojeżdżamy w okresie epidemii, nie dojeżdżaliśmy, żeby pomóc bezpośrednio pacjentom. Natomiast pacjentów mamy rozlokowanych w różnych miejscach, ale tak się składa, że czasami tylko mogliśmy wypożyczać sprzęt. I tym osobom na pewno będziemy dostarczać te maseczki. Poza tym, tak jak tutaj była mowa, nie wiem, czy pani mówiła, czy jeszcze ktoś wcześniej, że nie wiemy, czy na jesień nie będzie drugiej fali, niestety. Więc żeby już troszeczkę się zabezpieczyć, to ta liczba, wydaje mi się, wcale nie jest taka duża. No i myślę sobie, że wykorzystamy do podziału tego na tam 100, czy 10 sztuk, czy 20, jak to będzie, wykorzystamy wolontariuszy właśnie z Liceum Kopernika, młodzież, która już się tam częściowo zgodziła, że będziemy pakować to na sztuki i po prostu rozdzielać do poszczególnych osób. Dla portalu OX.pl Marta Szymik-Telesz.